trzeba, żebym nie siedział krzywo, czy coś jest... Dobrze, to tak zaczynamy od... Ręce mieli na... tak, może... Cały ten miniony rok był bardzo udany w naszym wykonaniu. Moment, który zapadnie mi na długo w pamięci, no to myślę, że chyba ten pierwszy mecz z Górnikiem Łęczna. W tym meczu zdobył bramkę w niecodzienny sposób Adrian Lis. Moment, który ja najlepiej zapamiętam, było to zwycięstwo z Legią Warszawa z racji tego, że zespół jeszcze mocniej uwierzył w to, że dobrze przepracowaliśmy okres zimowy. Kolejny taki moment jeszcze z poprzedniej rundy to właśnie moment, gdzie wygraliśmy mecz z Wisłą Płock. Trzy kolejki przed końcem, gdzie udało nam się utrzymać w lidze i byliśmy już pewni tego utrzymania. Ta celebracja naszego zespołu, wiedząc o tym, że utrzymaliśmy się w Ekstraklasie. Powrót z tego Płocka bardzo wesoły i to był bardzo taki wyjątkowy moment w tym roku. Pierwszym takim momentem, który przychodzi mi do głowy, było zwycięstwo w Legnicy. Było to moje pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie w roli asystenta. To były też pierwsze trzy punkty w tym sezonie. A drugi moment to ten najświeższy. W tym ostatnim miesiącu na pewno sporo punktów i też coraz lepsza gra zespołu. Wszystko nam się udawało. Generalnie myślę, że te pierwsze dwie kolejki nie były dla nas do końca udane. Raków, Częstochowa, Wisła, Płock. Sparingi sparingami, ale zawsze te mecze ligowe to jest taka weryfikacja naszych poczynań. Wiele mediów donosiło informacje o odejściu Roberta Iwanowa. Barwy klubowe zmienił również Jason Papu. Byliśmy na ostatnim miejscu w tabeli i ten bilans bramkowy też nie napawał optymizmem. Natomiast cały czas wierzyliśmy w to, że odpowiednio trenując, że te wyniki przyjdą. Na szczęście szybko drużyna się podniosła, udowodniła to, że jest po prostu na dobrym poziomie i za chwilę zaczęliśmy zdobywać punkty. I tak. Drobna niepewność po prostu była zasiana, ale zupełnie niepotrzebnie. Ja na pewno życzę dużo zdrowia dla naszych piłkarzy. Jeżeli jest zdrowie i wszyscy są zdrowi, to uważam, że jesteśmy w stanie wnieść się na wyżyny. Z perspektywy, mówię, trenera gdzieś pracującego jeszcze z młodzieżą, no to chciałbym oczywiście, żeby jak najwięcej chłopców przez ten czas mogło zafunkcjonować na treningach czy w meczach w pierwszym zespole. Życzyłbym sobie, żebyśmy wygrywali każdy mecz. No, życzyłbym sobie, żeby ten 2023 rok był tak samo udany jak 2022. A jeżeli nadarzy się jakaś sytuacja, w której gdzieś tam nie uda się go wygrać, to chcielibyśmy się podnosić jak najszybciej już zaraz w kolejnym spotkaniu. Jeżeli spojrzeć na tabelę tylko za konkretny rok od 1 stycznia do dnia dzisiejszego, to Warta Poznań plasuje się w okolicach 5-6 miejsca w całej Ekstraklasie, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę wam przede wszystkim zdrowia, resztę jesteście w stanie osiągnąć sami. Żeby nowy rok był obfitujący w te sportowe emocje w naszym wykonaniu. Przede wszystkim spełnienia marzeń. Żebyśmy wspólnie mogli cieszyć się ze zwycięstw Warty Poznań w nadchodzącym roku. I żebyśmy mogli również na koniec tego sezonu celebrować utrzymanie drużyny zielonych w Ekstraklasie. Wszystkiego dobrego w nowym roku.